nazywam się AIP. Jestem genem istotnym dla prawidłowego funkcjonowania przysadki mózgowej. Zapewne poznajecie Państwo miejsce, w którym się znaleźliśmy. Jesteśmy w środku jądra komórkowego, zatem miejscu przechowywania DNA. Jeżeli rozglądniecie się po sali, zauważycie, że jest nas tu około 25 tysięcy. Jesteśmy genami. Proszę Państwa, co robią geny? Posługując się uproszczeniem, można powiedzieć, że w zdrowej komórce geny siedzą i zawierają informacje. Najczęściej jest to informacja dotycząca budowy białka lub którejś jego części, jeżeli mamy do czynienia z białkiem składającym się z kilku elementów. Gdy jednak w obrębie tych 25 tysięcy genów pojawi się jakaś niepożądana zmiana, mutacja, może to być początkiem szeregu zdarzeń, których wynikiem jest nowotworzenie. Przeprowadźmy zatem symulację tego procesu. Proszę, aby wstały wszystkie osoby, w których imieniu jest litera A. Okej, dziękuję, dziękuję. Zostańcie na chwilę. Dobra. Spójrzcie teraz, co się stało, jaką mamy sytuację. Część genów pozostała na miejscach, a w części wystąpiła niepożądana zmiana, zmutowały. Okej, dziękuję. Gdybyśmy nie zatrzymali tego procesu, zapewne wstaliby wszyscy albo większość z was, co z czasem doprowadziłoby do całkowitego chaosu, który na poziomie tkanki moglibyśmy obserwować na przykład w postaci guza nowotworowego. Ale czy pamiętacie, jak do tego doszło, co rozpoczęło proces nowotworzenia? Gen, który właściwie był zmutowany od początku, od początku nie siedział. AIP, gen, którego mutacje są najczęstszą przyczyną powstawania gruczołaka przysadki. Nieco rzadziej występujące, również odpowiedzialne za powstawanie tego nowotworu mutacje, znaleźć można w genach MEN1, CDKN1B, czy genie skorelowanym z zespołem Carneya, ale wszystkie cztery występują głównie w przypadkach rodzinnych. Tutaj mamy taką sytuację, że za wystąpienie choroby odpowiedzialny jest gen już powiązany, z nią powiązany, AIP, ale równie dobrze mógłby to być każdy z wymienionych. Niestety w 95% przypadków sporadycznego gruczołaka przysadki nie znamy genetycznie przyczyny powstania nowotworu. Dlatego to, co chcemy zrobić, aby tą przyczynę poznać, to na podstawie opinii zaangażowanego w projekt lekarza wybrać z puli 100 pacjentów kilka osób i przeszukać u nich te pozostałe z 25 tysięcy genów. Jak wygląda to w praktyce? Jesteśmy skoncentrowani na genach, w których obrębie wystąpiła mutacja, zatem w pierwszej kolejności odrzucimy pozostałe. Załóżmy, że u pierwszego pacjenta znaleźliśmy 15 tysięcy genów, w których wystąpiła jakaś zmiana. Zbadaliśmy drugiego i u niego też znaleźliśmy 15 tysięcy podejrzanych genów, ale niekoniecznie tych samych. Jeżeli porównamy oba wyniki, może okazać się, że tylko 10 tysięcy z nich zmutowało u obu. Dokładając wyniki od kolejnych pacjentów, będziemy stopniowo zawężać krąg poszukiwań. Dodatkowo porównamy wyniki uzyskane z badania z krwi, zatem zmiany odziedziczone, z tymi, które znajdziemy w tkance, czyli zmianami nabytymi w trakcie życia. Odfiltrujemy zmiany nieistotne nie wpływające na zmian stanu zdrowia i w końcu końcowy rezultat porównamy do baz danych dostępnych. Ponieważ wyniki, ilość danych generowana w trakcie takiego badania jest bardzo duża, zaangażowaliśmy do pomocy do naszego zespołu informatyka. Wspólnymi siłami mamy nadzieję nie tyle dać konkretną odpowiedź w postaci pojedynczego genu, gdyż w ramach tego projektu byłoby to zbyt trudne, co zawęzić obszar poszukiwań do kilku tysięcy genów. Mamy nadzieję, że wyniki naszych badań będą przydatne w opracowaniu markerów wczesnej diagnostyki i terapii celowanych, co w przyszłości zredukuje lub wyeliminuje obecne inwazyjne metody leczenia w postaci chirurgicznego usunięcia całego gruczołu czy radioterapii. Nazywam się Jakub Piątkowski i wraz z moimi kolegami Małgorzatą Trofimiuk-Mildner i Rafałem Piotrowskim w projekcie pod tytułem Co jeśli nie AIP? Chcemy poznać genetyczną przyczynę sporadycznych gruczołaków przysadki mózgowej.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To jednak jest dobry pomysł, aby zaangażować publiczność do swojego wystąpienia. Wtedy robi się takie całkiem zacne mini show. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do pytań. Bardzo proszę. Jak częstym problemem jest gruczolak? Jak wielu osób on dotyczy? Jaka to jest? Wbrew pozorom właśnie dosyć często, ponieważ takie szacunkowe dane na populację europejskiej wykazują, że to jest 1 na 1000, 1200 osób i to jest głównie problem osób młodych. I tam polega to na tym, że po prostu jest późno wykrywany ten gruczolak. A jakie możliwości leczenia dziś oferuje medycyna? W przypadku prolaktinoma, czyli gruczolaków przysadki dosyć często występujących, mamy farmakoterapię, aczkolwiek nie gwarantuje ona pełnego wyleczenia, natomiast w przypadku pozostałych, tak jak właśnie wspomniałem, jest to chirurgiczne usunięcie z ewentualnie późniejszą radioterapią, czyli dość inwazyjne. Biorąc pod uwagę lokalizację przysadki, czyli jak powiedzmy głowa jest kulą, to w centrum tej kuli jest przysadka. Nie ma już więcej pytań? Nie ma. Jest jeszcze jedno. Bardzo proszę. Można nie wstawać oczywiście. Ja bardzo dziękuję. Natomiast ja chciałem zapytać, bo ja rozumiem, że pan zapewne ma już jakieś pomysły, dlaczego, bo znalezienie tej podstawy genetycznej, no w przypadku paru nowotworów to się udało. Czy pan ma już jakieś położenie, podejrzenie, czy zakłada pan przed rozpoczęciem tego projektu? To znaczy to, co zrobiliśmy do tej pory, to u tych 100 pacjentów już zbadaliśmy te najczęściej występujące geny właśnie w przypadkach rodzinnych, czyli to jest wspomniany AIP i nie znaleźliśmy tam mutacji, to jest MEN1, CDKN1B i jeszcze ten gen powiązany z zespołem Carneya. To jest bardzo, akurat ten jest bardzo rzadki, ale za czym rozpoczniemy sekwencjonowanie całego eksomu, czyli sprawdzanie tych 25 tysięcy genów, no woleliśmy się upewnić, że to nie jest przyczyną. Ale tak jak mówiłem, to co chcemy zrobić, to skoncentrować się na tym, żeby nie tyle dać odpowiedź w postaci pojedynczego genu, co właśnie zawęzić ten obszar poszukiwań, bo mając już taką wyselekcjonowaną pulę, wtedy będziemy mieli bazę do tego, żeby stworzyć na przykład taki panel test, który moglibyśmy przebadać większą ilość osób. Gdzie to będziecie sekwencjonować? W takim centrum przy Uniwersytecie Jagiellońskim, które nazywa się Omikron. Bardzo proszę. Ja mam jeszcze pytanie. Jak już Państwo wybiorą te geny, które są zmutowane, czy mają Państwo w planach zweryfikowanie tych wyników w hodowlach in vitro albo w modelach zwierzęcych? No zawsze jest to idealne rozwiązanie, żeby właśnie zrobić to na przykład na komórkach, tak? Ale nie sięgamy jeszcze tak daleko. Nigdy nie wiadomo, jakie pytanie pojawi się od kapituły. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Jakubie. Dziękuję. Było dobrze.